miałaś taki moment załamania w 2020 roku, jak na przykład to wszystko zaczęło się sypać, jak właściwie ta przyszłość była taka niepewna i nie do końca wiedzieliśmy, jak odnaleźć się w tej nowej sytuacji? Tak, przyznaję się bez bicia, był taki moment. Odczułam go mocno właśnie przede wszystkim w tym aspekcie takim, że wiesz, że zamykają nas, że nam są. Trochę jako społeczeństwo zostały nam, poprzez to, że zostały narzucane nam pewnego rodzaju zachowania, do których musimy się, w sensie ramy, do których musimy się dopasować. To podziałało w mojej głowie tak, że ja mówię, kurczę, ktoś mi coś nakazuje. Nie komentuję tego, że to się działo, bo tak naprawdę cały świat się z tym zderzył. Jednakże to mocno oddziaływało psychicznie i pracowało gdzieś we mnie, że budzę się i mówię, kurczę, nie jestem w pełni wolnym człowiekiem, ponieważ nie mogę robić wszystkiego, co bym chciała w tym momencie. I nastąpił właśnie taki moment, gdzie sobie pomyślałam, nie dzieje się dobrze, ale wiem, że to nie tylko ja to odczuwam, ale tak naprawdę każdy z nas, bo tu nie ma lepszych i gorszych, podkreślam to po raz kolejny. I wiesz, i takie chwile powodują, że gdzieś uciekamy w takie czarne, ja to nazywam czarnymi mandrami myśli, i uciekamy w tą swoją czarną sferę i zamykamy się w pewnym sensie w sobie. Na chwilę krótszą bądź dłuższą. Ważne jest, żeby właśnie wtedy pozwolić sobie na to, żeby przepracować sobie ten czas i później puścić to wolno. Ja tak zrobiłam, pomogło. I absolutnie właśnie nie projektować w swojej głowie czarnych wizji i nie nastawiać się na to, że teraz będzie tylko gorzej. Tylko właśnie trzeba pomyśleć, co możemy zrobić my dla siebie, żeby sprawić, żeby ten czas wykorzystać jak najbardziej produktywnie i co zrobić, żeby w swoim myśleniu dostrzegać światło. Po prostu. U mnie to światło nastąpiło, bo właśnie mieliśmy próby do spektaklu. Uczestniczyłam również w castingu do niego, także też mogłam poznać energię ludzi i w ogóle zobaczyć bardzo dużą część przezdolnych ludzi, młodych moich kolegów, aktorów. I to też było wspaniałe doświadczenie. I właśnie w końcu, wiesz, jak już mogliśmy wyjść, to miałam takie, wow, super, że w końcu mogę spotkać się z innymi ludźmi. Po prostu. Także widzisz, zawsze są te upadki, ale później są wzloty. I na tych wzlotach trzeba się skupiać. A tak już się nakręcam jak taka Katarynka, bo cały czas mówię o tych wzlotach, o tej dobrej energii, Bardzo dobrze. żeby myśleć pozytywnie, ale kurczę, naprawdę, słuchajcie, naprawdę tak jest, że to my jesteśmy panami naszej głowy i to od nas zależy, jak naszymi myślami pokierujemy i tak naprawdę od nas też zależy, co się wydarzy. To nie jest tak, że to jest tylko los, że los nam, wiesz, ześle to i to, ale to od nas również zależy, jak my pokierujemy i na co sobie pozwolimy.